Taka oto dzisiaj piękna okolica. Jesteśmy w okolicach Broku u naszych znajomych. Tu widzicie taki traperski klimacik, piękny tarasik, piękne krzesełka. Pierwotnie mieliśmy tu nagrywać, ale będziemy nagrywać tutaj, ponieważ lepiej wyjdzie obrazek z racji słońca jak pada. Witamy serdecznie. Witajcie, witajcie. Kolejny antidotum dzisiaj w niecodziennej scenerii. Pozdrawiamy Was, antidotum numer 106. A pozdrawiamy Was z miejscowości. Ja zapomniałem, jaka to jest miejscowość. Lipki Nowe. A, Lipki Nowe? Nowe. No to Lipki Nowe, co robić? Niech będą dzisiaj i Lipki Nowe. Dzisiaj Sylwia fajnie, bo wygląda jak ten, jak... Dr. Queen. Nie wiem. Chcemy Was przeprosić, że nie było antidotum przez weekend, ale no nie daliśmy rady. Jak gdzieś wyjeżdżamy, to się okazuje, to zbyt skomplikowane. My sobie tak jeszcze nie radzimy. No dzisiaj też jesteśmy w trasie jeszcze, ale już dzisiaj jakby zaplanowaliśmy to, żeby z innych rzeczy zeznować i tutaj nagrywamy, więc się bardzo cieszymy. Mam nadzieję, że wieczorem to już będzie wrzucone. Tu w czasie może jakiś traktor przejechać, może kogut zapiać. Jesteśmy na wsi, więc wszystko się może zdarzyć. No ale mam nadzieję, że to Wam nie przeszkadza. Dobra, zaczynamy. Dzisiaj święto świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika. Koryntian, drugi list do Koryntian, 9:6-10. Ciebie prosimy. Bracia, kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera. Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przy to postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście, mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane: rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. Ten zaś, który daje nasienie siewcy i chleba dostarczy ku pokrzepieniu i ziarno rozmnoży i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Amen. Amen. No bardzo też lubię to słowo, już jako to młody chłopak też na nie trafiłem. Paweł pokazuje o tym sianiu. Zobaczcie, bo to jest taki piękny przykład normalny z roli wzięty. Nie? Jeżeli ja posieję za mało ziarna, to mam gwarantowane, że za mało zbiorę. Jeżeli posieję dużo ziarna, to jest szansa. Nie powiem, że zawsze pewność, ale jest szansa na to, że dużo zbiorę. I on teraz to pokazuje też na kwestię w ogóle finansową, bo nie każdy musi siać, nie każdy się tym zajmuje. On mówi to, ale konkretnie mówi o materii, nie? Ale to można też przełożyć na nasze życie z Bogiem. Kto skąpo sieje, czyli kto mało czasu poświęca na bycie z Bogiem, ten będzie mało zbierał. Kto dużo poświęci czasu na spotkanie z Bogiem, ten będzie dużo zbierał. Tylko uwaga, od siania do zbierania jest zawsze jakaś odległość czasowa. To jest bardzo ważne, żeby tego nie powiedzieć, bo ludzie czasem mówią, przecież ja wczoraj dałem, ksiądz zbierał na schody tam w parafii czy na obręb, ja wczoraj dałem, nie wiem, 100 tysięcy, okej. To schody to przegiełem może, a nie jak z marmurą, może dałem 100 tysięcy, ale czemu dzisiaj taka tragedia mnie spotkała? Pamiętaj, od siania do zbierania. I mieliśmy taką, w sumie nie mieliśmy rozmowy, a bo ja dzisiaj w nocy nie mogłem spać, to ja z Bogiem miałem rozmowę, to w sumie też rozmowa. Miałem w nocy taką rozmowę, bo czytałem sobie to słowo, byłem ciekaw, już tam o którejś w nocy nie mogłem zasnąć, a byliśmy w gościach, nie chciałem chodzić gdzieś tam po domu, coś robić, mówię, to, żeby innych nie pobudzić, mówię, to sobie wezmę Biblię i poczytam z dzisiaj. Czytałem to słowo, pierwsza myśl, absolutnie pierwsza, która mnie naszła, ja mówię, Boże, jakby Bóg mi przypomniał w tym słowie, że dlatego dzisiaj macie tak w życiu. Jakby od tyłu to teraz mówię, nie? Ale dzisiaj to zrozumiałem, że to dlatego mamy tak pięknie w życiu. W kwestii, nie wiem, no, samochodów, domu, w kwestii sceny, telebimu, nagłośnienia. Mimo że ja bym dzisiaj powiedział, ewidentnie moim zdaniem scena i wszystko, co mamy sprzętowo, przerasta ilość ludzi pod tą sceną. Ale Bóg mówi, przypomnij sobie, Witek, jak żeście hojnie siali, i mówi dalej do mnie.
I zobacz, wy to cały czas dalej robicie. Tylko macie jakieś pieniądze, to temu, to tamtemu, to tu komuś, to tu ktoś potrzebuje, tu trzeba to zrobić, tutaj trzeba tamto zrobić. Jest to u Boga piękne. Nie? I często nawet, nie wiem, zbieramy na coś, a to się dorzucimy jeszcze, będzie jeszcze więcej, nie? Że chcemy jeszcze dorzucić, żeby było więcej. Dlaczego? Bo taki jest Bóg. Tylko co też jest, bracia, siostry, ważne. Może ty dzisiaj masz biedę, może ty dzisiaj nie wiesz, jak za bardzo, bo to jest pewnie dobrze, ale z czego posiadać, ja dzisiaj nie mam. To daj swój czas komuś. To daj dobre słowo komuś. To daj to, co dzisiaj możesz. Nie ma człowieka, który nie może drugiego czymś obdarować. To jest kłamstwo diabła, w które nam jest łatwo uwierzyć. Na przykład mi się podoba nasz przyjaciel, brat Paweł, kapucyn, który teraz jest w Afryce. I wiecie co, on daje różne rzeczy, ale chcę podać jeden taki przykład. Właśnie przeczytał, do mnie wysyłał na WhatsAppie z Czadu. Mówi, zaczynam nowy kurs. Ja mu odpisuję, ale jaki kurs? Bo mi zdjęcia wysyłał z dziećmi, tam bo chętnie coś jedli na stole, mieli jakieś pożywienie. Z takimi dziećmi 10, 8, 10, 12 lat. No ja mówię, ale jaki kurs zaczynasz? Mówi, kolejny kurs gitarowy. Umiem grać na gitarze. Słuchajcie, on nie jest żadnym mistrzem gitary. On po prostu gra chwyty, parę piosenek tam, nie, czy parę dziesiąt będzie znał. I on mówi, te dzieci nie umieją tego. Ja umiem grać na gitarze, one nie umieją, to je uczę. C-dur, G-dur, E-dur, E-mol, E-dur, nie? Uczę ich podstawowych rzeczy, uczę ich podstawowych piosenek. Mówi, już ruszam drugi kurs, znowuż mam szóstkę czy siódemkę dzieci, a skończyłem poprzedni kurs z innymi. Poza wieloma innymi rzeczami, które robi. Ale to mam, mówi, to umiem i się z nimi dzielę. Poza tym, wiadomo, jestem księdzem, się z nimi dzielę Słowem Bożym, sprawowaniem mszy, modlitwą, nie, to wiadomo. Ale mówi dodatkowo, umiem grać, daję im. On kocha sport. Wybudował, co pierwsze wybudował dzieciom? Ścieżkę rowerową. Ścieżkę rowerową. Dzieci nie umieją jeździć na rowerze. Nam się to w głowie nie mieści, no bo to już trzeba cudu, żeby dzisiaj na rowerze nie umiało jeździć dziecko. A tam ani jedno nie umiało. To dwójka murzynków pcha ten rowerek z tym trzecim, który siedzi na tym rowerze, bo on nie umiał utrzymać równowagi. I uczą, wybudował mi ścieżki rowerowe, no bo nie daliby radę po tych haszczach tam jeździć, nie? Namęczył się chyba z miesiąc, budował pierwszą ścieżkę rowerową, ubijał tam takim laterytem, żeby ścieżki powstało. Kto hojnie sieje, masz co siać. Bóg to mówi. Teraz mówi, zobacz, niech każdy postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, to jest bardzo ważne. Żebyś nie czuł się przymuszony, żebyś nie był inny. Powiesz, o, ten dzisiaj przekazał 10 tysięcy, a nie mam to. Nie. Jak twoje serce dzisiaj? Ty nie musisz tego mieć. On tyle miał, to on tyle dał. A czasami ludzie mają jeszcze inaczej. Wow, to ja się zaprę samego siebie. Dam 5 tysięcy, czy 1000, czy na jakieś tam dzieło. Ale potem w sercu, Panie Boże, przecież ja dałem, przecież nie. Jak mówi w innym miejscu Syrach, a to nawet Jezus to mówi, niech lewa ręka nie wie, co czyni prawa. Jeśli dałeś, to już o tym zapomnij, dałeś. Nie? Żeby mieć wolne serce. I mówi, radosnego dawcę miłuje Bóg. Dlatego zobacz, jak to jest ważne. Jeżeli ty dzisiaj dajesz z przymusu, bo trzeba, bo inni mówili, nie dawaj. Bo to dawanie obróci się przeciwko tobie. To cię będzie niszczyło, diabeł na tym będzie budował. Nie dawaj. Do momentu, kiedy nie będziesz miał wolnego serca, żeby dawać, nie? A co dalej robi Bóg? A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski. Tak, byście mając wszystkiego, uwaga, i zawsze pod dostatkiem bogaci byli we wszystkie dobre uczynki, według tego, co jest napisane. Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. Amen? On tak to może właśnie zrobić. Ty bogaty zawsze we wszystko, to znaczy to, co tobie jest potrzebne. To, co tobie jest potrzebne. Bóg chce ci zapewnić wszystko i my tego doświadczamy. I ja dzisiaj w nocy, to znowu na takim zachwycie trwałem nad Bogiem, że On nam daje nawet ponad miarę, no bo tak jest, to jest ponad miarę. To jest ponad miarę. Wiadomo, On wie, że my to znowu do ewangelizacji wszystko wykorzystujemy, bo to nie dla siebie gromadzimy, nie na konta, nie gdzieś, tylko to wszystko idzie dalej. Ale to jest piękne. Jak będziesz w tej przyjaźni z Bogiem, jak odkryjesz swoje powołanie, czy częściowo już powołanie, to Bóg do tego powołania będzie zapewniał wszystkie potrzebne elementy. Dlaczego? Bo to jest Jego dzieło. A ty tylko jesteś wykonawcą dzieła. Ten zaś, który daje nasienie siewcy i chleba, dostarczy ku pokrzepieniu i ziarno rozmnoży i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Amen. Będzie więcej jeszcze niż trzeba. On zwiększy. Nie ty sobie zwiększysz, on zwiększy.
Psalm 112. Psalm 112. Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich. Błogosławiony człowiek, który boi się Pana i wielką radość znajduje w Jego przykazaniu. Potomstwo Jego będzie potężne na ziemi. Dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych. Dobrze się widzi człowiekowi, który z litości pożycza i swymi sprawami zarządza uczciwie. Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje i pozostanie w wiecznej pamięci. Nie przelęknie się złej nowiny. Jego mocne serce zaufało Panu. Jego wierne serce lękać się nie będzie i spojrzy z wysoka na swych przeciwników. Rozdaje i obdarza ubogich. Jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze. Wywyższona z chwałą będzie Jego potęga. Amen. No, dzisiaj Biblia cudownie, Słowo Boże, prowadzi nas przez finanse. Nie tylko przez posiadanie finansów, czy pomnażanie finansów, które ja mam, ale dla mnie to jest zadanie sobie pytania i odpowiedzenie na to pytanie, po co ja je mam? Bo to jest narzędzie. To jest narzędzie. To nie jest część służąca do zbudowania mojej osoby, mojej wartości, choć świat kłamie na ten temat właśnie w taki sposób. Tylko po co są mi te pieniądze? Po co są mi te pieniądze, które mam? I to niezależnie od tego, nie patrzmy na jakieś tam standardy, ile ja mam, tylko po co mam te, które mam. I to jest takie dla mnie niesamowite, jak właśnie Pan Bóg zachęcał mnie i uczył mnie takiej hojności finansowej i takiej wolności finansowej. Już to kiedyś gdzieś tam mówiłam na którymś antidotum, że Bóg naprawdę musiał mnie oczyścić z tego posiadania, z tego lęku od nieposiadania. To był największy mój lęk, że nam zabraknie na życie. A Bóg z tego mnie uwolnił i są jeszcze gdzieś tam jakieś przestrzenie, że jest tam taki lęk, ojejku, a co. Natomiast cudownie przez to, że weszliśmy na drogę troski o Królestwo Niebieskie, no i też poznawanie Słowa Bożego, tak, gdzie Bóg zapewnia, to ja się troszczę, to Pan mój los zabezpiecza, tak. Czy tutaj jest też w tym pierwszym czytaniu, że Bóg pomnoży to, co ja, to, co gdzieś ja daję. I to też właśnie a propos tych dzisiejszych tych finansów, to mnie dzisiaj dotyka to, że dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza i swymi sprawami zarządza uczciwie. Swymi sprawami zarządza uczciwie. Ty widzimy, że pieniądze to jest też takie duże narzędzie diabła. To jest potężne narzędzie też Boga, kiedy służy ewangelizacji, kiedy służy dla królestwa, no, kiedy te pieniądze służą dla królestwa. Natomiast diabeł wie, że to jest słabość człowieka i próbuje skutecznie manipulować człowiekiem tym narzędziem. Ale przed czym, kiedy ja się mogę uchronić, żeby diabeł nie miał wpływu, no to co dzisiaj mówi Słowo Boże, zarządzać swoimi sprawami też finansowymi uczciwie. Być uczciwym w tym, jeżeli się decyduje na taką czy taką pracę, no to staram się być w niej uczciwy, żeby dostać tą pensję, żeby ją otrzymać, ale pracuję uczciwie. Kiedy mam te pieniądze, to też wydaję je uczciwie i zarządzam nimi uczciwie. Kiedy jestem pracodawcą, to też obdarzam swoich pracowników uczciwie tą zapłatą, bo przecież ci ludzie pracują, przyglądać się tej pracy, chwalić też ludzi za tą pracę, którą wykonują dla Ciebie, z której też masz dochód. Być uczciwym, takim też zarządcą tego, co posiadam. Też dla mnie też być uczciwym w tej dziesięcinie. Kiedyś ktoś zadał mi pytanie takie, Sylwia, no odkładamy pieniądze na dziesięcinę, to czy ja mogę sobie teraz kupić książki ewangelizacyjne? Bo takie dziwne pytanie, no dla siebie zbierasz to, żeby dla siebie, w sobie gdzieś tylko poszerzać to królestwo. Nie, dziesięcina jest po to, żeby poszerzać to królestwo na zewnątrz ciebie. Czy to jest twoja rodzina, czy twoi sąsiedzi. To może, to nie jest zawsze też tylko dawanie pieniędzy. To może być właśnie książka, to może być płyta, to może być zapłacenie rekolekcji, czy zaproszenie kogoś gdzieś w jakieś miejsce, opłacenie tego czasu przeżywania Bożych treści. W bardzo różny sposób można właśnie zachęcać tą zarządzać tą dziesięciną, ale żeby też to była właśnie taka uczciwa, przed Bogiem stanąć uczciwie z tym, co no, tak naprawdę do nas nie należy, te
pieniądze do nas nie należą, tylko są od Boga. Bóg daje nam 90%, a Jemu, zobaczcie jaka to jest, nie? Że Bóg daje nam 90%, spróbujmy tak na to też popatrzeć, a sobie, dla siebie mówi 10%, ta dziesięcina, on tylko dla siebie, a 90% jest dla ciebie, dla mnie, dla nas, nie? I to jest takie, dla mnie takie niesamowite, jak hojny Bóg jest dla człowieka. No i co się dzieje z tym sprawiedliwym? Nigdy się nie zachwieje i pozostanie w wiecznej pamięci. Nie przelęknie się złej nowiny. Jego mocne serce zaufało Panu. Jego wierne serce lękać się nie będzie i spojrzy z wysoka na swych przeciwników. I tym przeciwnikiem może dzisiaj być jakiś lęk, lęk o finanse, lęk o zdrowie, lęk o przyszłość, inwestowanie pieniędzy w naście polis ubezpieczeniowych, tak? Trzeba się też nad tym gdzieś pochylić, no bo też tam inwestujesz swoje pieniądze, które co miesiąc schodzą ci z konta. Ale ten, który zarządza, jest sprawiedliwym przed Bogiem, on się nie boi złej nowiny. On ma mocne i wierne serce. On ma mocne i wierne serce, które bać się nie będzie, bo jego serce zaufało Panu. I nawet kiedy przychodzi taka nowina pod tytułem dla mnie wchodzę na nasze konto, no bo odkąd daliśmy też to postanowienie, mamy, że mamy dziesięcinę, to już nie mamy tych debetów, ale czasami jest taka nowina, że wchodzę na to konto i na przykład jestem 20 groszy, nie? I no trzeba też tym jakoś zarządzić. Najlepiej to wtedy modlić się o pomnożenie, żeby Bóg rozmnażał, nie? Można też podzielić na 20 osób. Dać każdemu po grosze. Natomiast to jest takie... Ale też popatrzeć na to, że mam na plusie to 20, nie? I nie patrzę, podziękować to nie jest, Bogu w nie tym jest zła nowina, tylko Panie, ja Ci dziękuję, że ja nie mam debetu. Ja jestem wdzięczna Bogu, że nawet jeżeli my się zbliżamy do tego zera, to nie jesteśmy poniżej. Bóg się o to troszczy, żebyśmy nie byli poniżej tego zera. I to jest dla mnie przepiękne. I tak na przykład, kiedy jedziemy na strefę mocy, to moje serce ufa Bogu, że starczy dla wszystkich. Choć zazwyczaj jest właśnie tak, że dla nas już nie starcza, ale my tam, Bóg się i tak o nas przez cały rok troszczy, my już to wiemy, tym żyjemy, ale serce właśnie moje się już tego nie boi. Kiedyś bym się bała, ojeju, jeju, dla wszystkich starczyło, bo każdy dostaje też wypłatę za swoją pracę, bo godzin jest roboty. Czy każdy kto chce, bo to są tacy, co rezygnują. Tak, oczywiście, każdy kto chce, kto jest z nami umówiony na wypłatę, na zapłatę za swoją pracę, to ją otrzymuje. Natomiast tutaj się cieszę, że właśnie już jestem w takim momencie wolności, że ta poprzednia i ta strefa mocy to już były takie, że jeżeli coś będzie, coś zostanie, to będzie, a jak nie, to nie. I tak wiem, że Bóg się zatroszczy o to. Ja mam spokojne serce i takie wiem, że już teraz Bóg umacnia mnie w tym spojrzeniu na to. I co ten człowiek jeszcze robi? Patrzy z wysoka na swoich przeciwników. Patrzy z wysoka na swoich przeciwników. I to nie tylko widzę, że finansowych. Ja też widzę, że postawa nasza wobec na przykład COVID-a dla niektórych może być tak, tak sobie, tacy są, tak? Widzę czasami te miny, czy słyszę takie komentarze, że mamy zbyt lekkie do tego podejście. Albo właśnie patrzymy z góry. Że mamy taką postawę, patrzymy z góry, ale Słowo Boże, no patrzy z wysoka na swych przeciwników. Jeżeli to jest mój przeciwnik, to właśnie tak na niego patrzę, bo moje serce ufa Bogu, który się rozprawia z moimi przeciwnikami. I także z COVID-em. Także z COVID-em i z różnymi tam rzeczami, które są po prostu moimi przeciwnikami. Także Bogu to oddaję, by On się z nimi rozprawiał, bo zrobi to z nimi najlepiej. I ten człowiek rozdaje, obdarza ubogich, jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, wywyższona z chwałą będzie jego potęga. Czyli zobacz, kto jest ubogi wokół ciebie. To nie tylko też ubóstwo finansowe. Czasem może to być ubóstwo duchowe. Nawet ubóstwo częstsze jakieś, chyba dzisiaj. Chyba tak, częstsze w tych czasach. Ubóstwo emocjonalne, ubóstwo w relacje. Może masz samotnego sąsiada. Wiecie, mamy takich wspaniałych przyjaciół w Stanach. I kiedy trwało seminarium wiary, no to ta nasza przyjaciółka poszła do samotnej kobiety i zatroszczyła się o to, żeby ona przeżyła to seminarium. Miała z nią spotkanie w grupach. To była taka grupa dwuosobowa. To mnie tak ujęło, że ona poświęciła swój czas, zatroszczyła się o nią. O jedną osobę.
Jedna osoba zatroszczyła się o ten dzienniczek dla niej, wydrukowała to dla niej. No to było dla mnie właśnie takie okazanie tego, że ja się troszczę o ubogą kobietę, ponieważ ona była totalnie samotna, bez rodziny, bez przyjaciół. I ona w tej nędzy relacji, w tej nędzy doświadczania przyjaźni, miłości od bliźniego, ona weszła w tą nędzę i po prostu Bóg przełamał przez tą naszą przyjaciółkę nędzę tej kobiety. Ona odpowiedziała, ta nasza przyjaciółka, na nędzę tej kobiety i bardzo mi się to jest przepiękne świadectwo dla mnie. I dlatego otwórzmy, zachęcamy Was do tego, by otworzyć szerzej oczy i patrzeć nie tylko przez zyły czy jakąś inną tam walutę na bycie hojnym, czy troszczenie się właśnie o ubogich, ale popatrzeć szerzej na to, kto to jest ubogi, czyli ten, który czegoś nie posiada, czegoś nie ma, i to nie zawsze są pieniądze. I dzisiaj to słowo mnie też do tego zachęca, by znowu pochylić się nad tym tematem i jeszcze głębiej w niego wejść, i chwała Panu. Trzeba sobie zdać sprawę, że wszystko należy do Boga. Ja się jeszcze przed tym jednym wersetem, nie przelęknij się złej nowiny, jego mocne serce zaufało Panu. Właśnie, czy masz takie serce? Bo ja się bardzo często spotykam, kurczę, straciłem pracę, wylali mnie z tej pracy, albo tam teraz mi nie poszedł interes. No wiesz, że jest jakaś zła wiadomość. Nie przelęknij się złej nowiny. Człowiek ufający Bogu wie, że jego Bóg wie, ile on potrzebuje. Ja pamiętam taką sytuację lata temu, jak w Krzywotwocku mieszkaliśmy, to dawno temu, z 11-12 lat temu. Kolega pożyczył samochód, no i niestety go rozbił. I ja właśnie byłem, o Boże, nasz samochód jedyny, który mamy, i no, załamka, nie? Siedmioosobowy i fajny, i się rozbił, no. Nie ma samochodu. Jak to fajnie Kubel powiedział, taki inny, usłyszał z boku mój smutek i przelęknienie, nie? Mimo że głosiłem słowo Boże, to jednak, o proszę. A on mówi, nie przejmuj się, widocznie Bóg ma dla ciebie lepszy. No i teraz, no właśnie, już nigdy gorzej nie było. Amen. No tak to właśnie jest z Bogiem. Może stracisz pracę? Ja mówię, nie przejmuj się, Bóg ma widoczyć się lepszą. To jest taki może moment dla ciebie, żeby teraz poszukać w głowie, a może to nie była praca, o jakiej marzyłem. Może jakiś splot sytuacji sprawił, że tam jestem. Ale może to jest czas teraz zawalczyć o to, co ja naprawdę chcę. Bóg mi dał talent, Bóg mi dał ręce, dał mi nogi, dał mi głowę, dał mi pomysły. Do czego, Boże, chcesz mnie wykorzystać? Odczytać jako dobrą nowinę, jest czas na zmianę. Byłem tym, ale mogę jutro być kimś innym. I może o wiele lepszym. I będzie wiele większa satysfakcja z tej pracy. Może także finansowa, ale przede wszystkim duchowa. Nie? Nie, no. Więc to tak popatrzeć. Nie przelęknij się złej nowiny. Aklamacja dzisiaj. Jan 12, 20, co było? Pajączek? O, biedna moja żona, ale zrzuciłeś go? Zrzuciłeś go? No macie scenę, jak moja żona się boi pająków. O nie, to było bardzo... Dzisiaj jest Jan 12:26. Kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. No i czytamy dzisiejszą Ewangelię z 12 rozdziału. Króciutki fragment, bogaty w treści. Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa, a jeśli kto mi służy, uczci go mój Ojciec. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. No, to jest fajne, bo też w nocy czytałem ten fragment też, bo słowo z dzisiaj. I powiem Wam, że już w nocy myślałem, Boże, przez 3 dni nie daliśmy antidotu, bo piątek, sobota, niedziela, dzisiaj jest poniedziałek, a ja nie wiem, jak do tej Ewangelii się odnieść teraz. Bo zobacz tutaj środek, co jest. Ten, kto kocha swoje życie, traci je. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. I teraz ja mówię, czy to znaczy, że ja przez ten cały czas źle głosiłem, ludzie mówię, najszczęśliwszy, wspanialszy, mamy życie tak piękne, że sam sobie zazdroszczę? Rozumiesz, że teraz mówię, to jak to zestawić z tym fragmentem Ewangelii? Może zapomniałem o tym fragmencie Ewangelii, może coś jest ze mną nie tak. No i przez cały dzień nosiłem to
sercu, można powiedzieć, w głowie może bardziej, ten fragment. Czyli myślałem, jadąc autem tutaj, siedząc tu na tarasie, jak nie rozmawialiśmy z kimś, ciągle o tym myślałem. Zobaczmy od tyłu tą Ewangelię, bo to będzie łatwiej zrozumieć, bo to nie jest jedno zdanie wyrwane z kontekstu, tylko to są, tu mamy trzy zdania chyba, trzy albo nawet cztery. Trzy. Ostatnie zdanie mówi tak, w sumie cztery. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto mi służy, uczci go mój ojciec. I teraz pierwsze co, to chciałbym na chwilę wskoczyć do Ewangelii wszystkich czterech. Patrzymy na sługi Jezusa, patrzymy na apostołów. Czy gdyby przyglądnąć się ich życiu, no mamy najprecyzyjniej opisane te trzy lata. Te trzy lata chodzenia z Jezusem, bo potem już tak precyzyjnie nie mamy o wszystkich uczniach. Ale czy po ludzku czegoś tym ludziom brakowało? Czy oni, nie wiem, chodzili smutni, oni chodzili przygnębieni? Mają taki moment, kiedy zabierają im Pana. To taka chwilówka. Chwilówka była, nie? Ale generalnie raczej ja, czytając słowa Ewangelii, czytam ich jako radosnych ludzi. Dalej, gdy nagle potrzeba jakieś pieniędzy, no to mają przy sobie 200 denarów, 200 dniówek, 20 tysięcy złotych. Czyli nie brakuje pieniędzy na to, co trzeba. Oczywiście oni nie z tego powodu kupują sobie lektyki, żeby ich nosili, nie? Tylko wykorzystują to, jak trzeba, dla ubogich, tam, gdzie będą te pieniądze potrzebne. Ale nie słyszymy o braku. Nawet Jezus sam pyta się swoich uczniów, czy kiedykolwiek czegoś wam brakowało, gdy byliście ze mną? To są słowa Jezusa do swoich apostołów, swoich uczniów. Czy kiedykolwiek wam brakowało? Czyli już możemy wnioskować, że ten wcześniejszy fragment, ten, kto kocha swoje życie, traci, a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne, nie dotyczy tej sfery. Dlatego i Paweł nam pisze o pieniążkach dzisiaj i mamy dzisiaj o pieniądzach też w Psalmie 112. Więc teraz wróćmy do tego początkowego zdania, bo ono nam pomaga to rozwikłać, ten problem. Jezus mówi tak, do swoich uczniów, czyli do tych właśnie, którzy z nim chodzili. Zaprawdę, zaprawdę będę wam, jeżeli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Więc wiemy, że my mamy jako takie ziarno Boże, jakby, nie wiem, tak bym to teraz porównał, nas do ziarna, że ja muszę obumrzeć, abym mógł wydać piękny plon. No tak musi się stać ziarnem, które jest w ziemi. Ja muszę obumrzeć, ale co to znaczy, że ja muszę obumrzeć? To nienawidzić swojego życia? Nie o to mu chodzi. Jemu chodzi, żeby nienawidzić tego, co nie jest Bożym planem na twoje życie. Nienawidzić tego, co nie jest Bożym zamysłem na twoje życie, ponieważ ludzie ze świata, czyli ci negatywnie czytani, ci ludzie nie poddani Bogu, tylko poddani diabłu, będą próbowali cię uwikłać w różne sprawy, też przyjemne, często, no bo nie będziesz chciał się pakować w nieprzyjemne rzeczy. Będą cię chcieli pakować w przyjemne rzeczy, ale tylko po to, żeby cię odciągnąć od najprzyjemniejszych rzeczy. Odchodzenia za Bogiem. To najprzyjemniejsze może jest takim złym słowem, bo tak naprawdę od najważniejszych rzeczy, a one nie zawsze są przyjemne, czasem są trudne. Finalnie Jezus mówi, i tak czeka was cierpienie. Mnie prześladowali, was prześladować będą. Mówi o tym cierpieniu, a to o tym już było w Antidotum. Ale żeby dzisiaj tego nie czytać, że kto lubi, bo ja sobie też tak myślałem, to ja mam nienawidzić swojej żony? Mamy takie piękne małżeństwo, że sam sobie zazdroszczę i nie znam fajniejszego. I teraz, no bo lubię być z moją żoną, ja bardzo lubię. Jakby mi ktoś powiedział, że możesz na rok miodowy wyjechać z moją żoną, to ja od razu jadę. Nawet na dwa roki. Tak. I ja mówię, to znaczy, że ja mam nienawidzić mojej żony? No bo skoro ją bardzo lubię, lubię moje dzieci, patrzę na nich, jak robią to, co robią, jak rozwijają swoje talenty, jak opowiadają o swoich nowych, nie wiem, relacjach, nowych zdarzeniach. To jest piękne. Czy rzeczach, które się udało zrobić, albo nie udało, to jest piękne. Poznawać ich życie, wchodzić też w ich świat. To co, to ja mam nie lubić tego, że to jest fajny czas? Albo to, że kocham podróżować, to ja mam nie podróżować? Ja chcę podróżować, ponieważ przez podróżowanie mogę spotykać ludzi, którym też mogę głosić Ewangelię. Lubię samochody, bo przez rozmowę o samochodach mogę ludziom mówić o Jezusie. I tu nie chodzi o to, że ja się mam teraz wszystkiego wyzbyć, tylko pozwolić Bogu pozbyć się tego, co dzisiaj odbiera mi możliwość kroczenia Bożą drogą. To ma we mnie umrzeć. Ma u mnie najprościej umrzeć stary człowiek,
który tylko idzie za swoimi pożądliwościami, za swoimi błahostkami, za swoimi posiadaniem, za no to co jest, bo każdy jest inny, każdy może mieć inną tą sferę, nie? Ktoś może ubóstwiać swój strach, ktoś może ubóstwiać swoją chorobę, nie? Stary człowiek ma we mnie umrzeć, a ma rodzić się cały czas, odnawiać się ten nowy człowiek. Ten nowy człowiek będzie żył z pasją prowadzony przez Ducha Świętego drogami zbawienia, nie? Więc ten, kto kocha swoje życie, traci je. No my je tracimy, te życie po kolei, bo w sumie umieramy na ziemi za jakiś czas, nie? A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa. Chodzi o to, żeby nie umiłować bardziej życia tu, niż relacji z Bogiem. Bo i tak finalnie życie będzie relacją z Bogiem, a nie byciem tu. Żeby Jezus był pierwszy, ale On chce Twoich dobrych czasów, żebyś to rozumiał. On chce Twojego dobrego obiadu, On chce Twojego dobrego czasu. On też chce, żebyś miał czas na post. On chce Twojej relacji pięknej z żoną czy z mężem. On chce Twojej relacji z dziećmi. On chce Twojego dobrego domu, w którym się dobrze czują. On chce tego. Chyba że Twoja misja będzie wymagała chatki, puchatki albo życia namiotowego, to okej, jak taką misję będziesz miał. To tyle chciałem Wam powiedzieć. Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity. Jeszcze raz na tym obfity bym się skupił. Ja wierzę, że Bóg dla każdego z nas i tak chce więcej niż żyć dzisiaj. Jeżeli dzisiaj nawet masz dużo w kwestii plonów, tego co robisz w życiu, to ja wiem, że Bóg chce jeszcze więcej. Amen. Słyszę, że dzieci się zbliżają z wujkiem, Karolem. Więc pomódlmy się. Tatusiu, ja Ci dziękuję za to, że tu możemy na tym pięknym tarasie być. W tej pięknej pogodzie, w tej pięknej wioseczce, razem w tej naszej pięknej rodzinie. Dziękuję za naszą przyjaźń, z przyjaciółmi tutaj. Dziękuję Pani za to, że mogliśmy się lata temu poznać i dzisiaj trwamy przy Tobie. Nasze życie służy, Panie, Tobie. Dziękuję, że jesteśmy inni i tym pięknem możemy się nawzajem ubogacać. Dziękuję za wszelkie dobro. Dziękuję za tych ludzi, których wczoraj mogliśmy odwiedzić. Przy okazji pozdrawiamy Paulinę. Paulina, pozdrawiamy Cię serdecznie. I wszystkich z Olszyn. Tam jest cała ekipa ludzi. Arek, pozdrawiamy. Rodzeństwo, mamy, tatę, tak. Dzieci, czyli wnuki dla rodziców, tak. I pozdrawiamy Krzyża, którego nie było, bo dopiero jedzie chyba dzisiaj albo jutro. To też pozdrawiamy. No i właśnie, to dużo osób. Pozdrawiamy Was serdecznie. Panie, dziękujemy za nich. Dziękujemy za wszelkie dobrodziejstwa. Dziękujemy za tych, których przedwczoraj spotkaliśmy. Dziękujemy za to całe piękno i bogactwo, które Panie Ty umieszczasz w drugim człowieku i jest darem dla nas. I dziękuję za nasze obumieranie. Ja dziękuję za to, co dzisiaj dla mnie jest trudne. Też dziękuję za to, że jak widać, że ciężko się zrostać z tym, co gdzieś tam kocham, z tym, co dla mnie jest przyjemne, wygodne. Ale Panie, taka Twoja wola, zabieraj ode mnie wszystko, co mnie oddziela od Ciebie. Bo ja, Panie, to, co marzę najbardziej, to marzę być bliżej Ciebie. Marzę być bliżej Ciebie. Być bliżej w Twojej miłości, Panie. Być bliżej w Twojej radości. A nie ma piękniejszej radości, niż ta radość, która pochodzi od Ciebie. I pragnę, Panie, być w Twoim planie cały czas, nie wychodzić z tego planu. Nie wychodzić z Twojego planu. O tak, Panie. Niech Twoje imię będzie błogosławione, niech będzie uwielbione i będzie wywyższone. Jesteś prawdziwie świętym Bogiem. Chwała Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Panie, za to, że to Ty tak umacniasz mnie swoją miłością, że i swoją mądrością, że moje serce, Panie, może być mocne w Tobie. Dziękuję Ci za każdy dzień mojego życia, który doprowadził mnie do tego momentu, że dzisiaj moje serce ufa Tobie, Panie, w tym, kim dzisiaj jestem i kim mam jeszcze być, w tym, Panie, jak żyję, jak jeszcze mam żyć, jak ma wyglądać moje przyszłe życie, jak ma wyglądać moja emerytura, wszystko, Panie, co jest jeszcze przede mną. Panie, ufam Ci, bo wiem, że Ty jesteś Bogiem sprawiedliwym, to Ty jesteś dawcą wszystkiego dobrego dla mojego życia, dla mojej osoby, dla mojego serca. Dziękuję Ci też za każde miejsce, w którym Panie obumarło, w którym Panie w którym ja obumierałam, po to, by powstać do nowego życia, by we mnie było nowe życie, Twoje życie, nowe zdrowe i wspaniałe spojrzenie, Panie, i na czas wolny, na relacje, na posiadanie, na
na finanse, na, też na, nawet na ubieranie się, na wszystko, Panie. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, że Ty to tak pięknie prowadzisz i kształtujesz moje serce, Panie, do nowego życia w Tobie. I też dziękuję, że Ty czynisz mnie jakby też tym owocem swojego działania, swojej miłości, że mogę też być darem dla innych. To jest takie piękne, Panie, że rozdając siebie, to jest wspaniałe doświadczenie rozdawania życia. Ja dziękuję Ci, Panie, za to. To jest wspaniałe i piękne. Tylko z Tobą jest to możliwe, ponieważ nie mam żadnych braków. Amen. Nie mam żadnych braków, Panie. Z piosenki jest, nie mam żadnych braków. No. Nie mam żadnych braków, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Bądź wybiony, Panie. Ja mam też cały czas obraz guzków na płucach. To pewnie Bóg komuś teraz te guzki płucowe zabiera. I mam też obraz zatrucia związanego z grzybami. Nie wiem, są już grzyby? Może jakieś są. Chyba, że ktoś rok temu zamarnował jakieś. Nie wiem, ale Bóg przychodzi do jakiejś osoby. No, dziękuję Ci, Panie. Bóg też dzisiaj komuś przedstawia klocki związane z pieniędzmi. Wczytaj się w to słowo jeszcze dzisiaj też. Pobądź z tym słowem. To Ci bardzo gdzieś tam wierzę, że Bóg też odpowie i zmieni wiele rzeczy. Ja też Ci, Panie, dziękuję za te wszystkie miejsca, gdzie mnie już nauczyłeś też właśnie tej takiej wolności finansowej i oddaję też to, gdzie jeszcze jej nie ma. Gdzie jeszcze moje serce jest, Panie, przywiązane. No tak. Bóg też przychodzi do osoby, która jest liderem wspólnoty i tak bardzo się szamoczysz. Wspólnota, Twoje życie, praca, wspólnota, codzienność, wspólnota. A dzisiaj właśnie Bóg daje Ci taką przepiękną właśnie szansę, by podjąć tą decyzję o tym, że obumierasz dla Jego Królestwa po to, by i zapewnia dzisiaj. Twoje serce przychodzi z wielkim pokojem, że te nowe decyzje, które są przed Tobą, o których też już myślisz, przyniosą pokój w Twoje życie. Kogut to potwierdza. Czas kończyć. Ale czas się nam kończy. Tak. Więc chwała Panu. Chwała Panu. Ja krótkie świadectwo na koniec. Słuchajcie, szamotałem się jeszcze, też sobie nie zdążyłem powiedzieć. Powiem, że to użyło to słowo teraz. Szamotałem się z pewną decyzją, też taką zawodową. I Bóg mi na tym wyjeździe ją potwierdził, rozwiązał i zaskoczony jestem tym, co Bóg pokazał, ale pozytywnie oczywiście, pozytywnie zaskoczony. I to jest piękne z Bogiem, wiecie, to jest piękne. Więc pozwólcie Mu prowadzić i to będą zaskakujące rzeczy, także pozytywnie oczywiście. I Ojcze, ja Ci dziękuję za to, co Ty pokazujesz i oddaję Tobie wszelką chwałę i cześć. Amen. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Mam nadzieję, że nie kogut zapiął, bośmy się trzy razy zaparli. Nie. Woła chyba na obiad. Amen. Woła na obiad. Dobra, pa. To z Bogiem. Pa, pa. Wielbię Cię, wspaniałego Boga. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem.